Piątek, piąteczek, piątunio. Dawno już tego nie mówiłem. Wszyscy pewnie czekacie na weekend. Ja również, choć w toku kampanii sobota będzie bardzo pracowita, a niedzielę już spędzam z rodziną, na co bardzo, bardzo czekam. W sobotę zapraszam Was wszystkich na ulicę Zabrzańską 8 w Sząbierkach. Tam w ramach zapowiedzi naszych działań profilaktycznych będziemy mogli Państwa gościć wraz ze specjalistą z dziedziny kardiologii, który wykona stosowne badania i przeprowadzi konsultacje. Oczywiście są one nieodpłatne, także jeśli tylko znajdziecie Państwo trochę czasu, to zapraszam. Będą tam również nasi kandydaci z tego okręgu, będę tam ja, więc będzie czas również na rozmowę o innych tematach. A jak jesteśmy już przy profilaktyce zdrowotnej, to szkoda niestety, że Bytom nie złożył wniosku na rok 2019 na dofinansowanie programów w ramach polityki zdrowotnej właśnie, w których można by było na przykład pozyskać środki na dodatkowe konsultacje u specjalistów, czy też inne działania, które wynikają właśnie z tych programów. Jak wynika to z informacji podanej na stronach internetowych, niestety Bytom nie aplikuje o takie środki. 1 września minął termin, więc znowu mieszkańcy Bytomia w mojej ocenie zeszli na dalszy plan. Szkoda, bo przecież dzisiaj przy tak bardzo niewydolnym systemie zdrowotnym kolejne porady, kolejne konsultacje, czy też wszystkie działania poprawiające zdrowie mieszkańców, działające na rzecz mieszkańców, są tak naprawdę już dziś na wagę złota. Trudno, ale będziemy to zmieniać. Szanowni Państwo, nie załamujemy rąk. Przed nami wiele do zrobienia, bo przecież chcemy oddać Bytom mieszkańcom, no i musimy pamiętać, że Bytom to nie Hasiok. Dziękuję Wam serdecznie, do usłyszenia, do zobaczenia, życzę miłego weekendu.